pamiątkowej tablicy. Jakiej? Tablicy poświęconej dowódcy Powstania Styczniowego, poświęconej pułkownikowi Zielińskiemu. Jest to osoba, która urodziła się w Konstantynowie, toczyła wiele bitew i potyczek podczas Powstania Styczniowego. Później zamieszkał na emigracji, także też reprezentował nasz kraj na emigracji francuskiej, bo tam zamieszkał w okolicach Bordeaux. Także postać bardzo, bardzo znana i charakterystyczna, jeśli chodzi o Powstanie Styczniowe. To jest taki kolejny etap obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego na terenie naszej gminy, bo już 5 lutego rozpoczęliśmy uroczyste przeżywanie tego roku, bo spotkaliśmy się w Nojnie, była robiona uroczysta msza święta, później złożone wiązanki kwiatów przy tablicy, która znajduje się na głazie w Nojnie. 28 maja mieliśmy też taką piękną rekonstrukcję wydarzeń związanych z obroną przeprawy promowej podczas Powstania Styczniowego i to naprawdę impreza, która skupiła bardzo dużo osób, odbywała się w scenerii bezpośrednio przy Bugu, więc pokazane zostało przez grupę rekonstrukcyjną, jak mogły ewentualnie wyglądać te wydarzenia i to dzisiaj mamy taki trzeci akcent, także mogę powiedzieć, że na terenie gminy Konstantynów ta rocznica jest naprawdę bardzo upamiętniana. No właśnie, bal szlachecki w Kozieradach to jest też ważny kawałek historii tutaj miejscowości Konstantynów, która kiedyś tak się nazywała, właśnie Kozieradach. Tak, no tak się nazywało i by się nazywało do tego momentu, gdyby nie jeden z właścicieli dóbr konstantynowskich, mianowicie hrabia Sedylnicki. Hrabia Sedylnicki, jak przejął te dobra, to na cześć swojej żony Konstancji zmienił nazwę z Kozierad na Konstantynów, a był to 1744 rok i od tego roku nazwa Konstantynów funkcjonuje, no i myślę, że będzie funkcjonowała. A wspominamy o tych Kozieradach, bo to też jest taki piękny akcent, to jest historia naszej miejscowości od zarania dziejów, od momentu jej kształtowania się, powstawania i myślę, że warto też o tym pamiętać. Bal Szlachecki w Kozieradach to też taka nazwa projektu, który przygotowało Gminne Centrum Kultury. Ono dlatego dzisiaj tak widzimy i osoby, które są troszeczkę postrojone na styl szlachecki. No, nawet widzę panią redaktor, na pewno będą tańce z pokazem strojów i tańców z tego okresu. Także cieszymy się bardzo i dziękuję, że możemy się spotkać w to niedzielne popołudnie w tej pięknej scenerii naszego parku. Czy w przyszłym roku też możemy się spodziewać takiej formy Gminy Konstantynowa, czy znowu będzie jakaś niespodzianka i miłe zaskoczenie? Miejmy nadzieję, że jest tyle osób z pomysłami, że będzie kolejny i żeby coś nowego pokazać, to na pewno znajdzie się jakiś pomysł, żeby to było atrakcyjne. Bo Dni Konstantynowa, gdyby one się odbywały kolejny raz, to już były 23, więc warto byłoby coś tam zmienić. Niech to może bal szlachecki, a później może będzie bal hrabioski. No także zobaczymy, jaki tu hrabia na Włościach zasiądzie. Także, a okres bardzo ciekawy, bo w przyszłym roku po wyborach, więc tutaj może być dużo niespodzianek i wiele ciekawych historii. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, między innymi są zespoły występujące na scenie, ale też różne stoiska. Na stoiskach można obejrzeć stroje szlacheckie, można zjeść potrawy przygotowane przez koła gospodyń z kuchni szlacheckiej. Bractwo kurkowe przywiozło swoje eksponaty i prezentuje tutaj. Mamy wielu rękodzielników, pan Konrad Tarasiuk, Dom Pomocy Społecznej, warsztat terapii zajęciowej, klub seniora, pan Stanisław Lipiński. Myślę, że każdy tu może dzisiaj znaleźć coś dla siebie. Koło łowieckie przygotowało także swoje stanowisko. Można tam obejrzeć różne eksponaty, które zdobyli podczas swoich działań. Na pewno jeszcze o kimś zapomniałam, ponieważ tak dużo się tutaj dzieje, że jest ponad 16 stoisk, które zostały przygotowane z dobroci serca, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo są to naprawdę ogrom pracy włożony w to i większość z tych osób przygotowało to bezpłatnie i chcą jakby ubogacić nasz program, pokazać ludziom to, co posiadają. Także naprawdę ogrom ludzi dzisiaj pomaga i wspiera nas, a na scenie można było
było zobaczyć już zespół tańca ludowego Biawena, pana Marczuka ze swoimi uczennicami, zespół Pogodną Jesień, Melizmat. Za chwilę będą kolejne zespoły. Będzie zespół Co to tu z Janowa Podlaskiego, zespół Oj Dobra, który po części jest nasz rodowity, ale częściowo z Leśnej Podlaskiej. Także na scenie także wystąpi mnóstwo osób, bo około setki. Przedsięwzięcie jest ogromne, ale udało się je zrealizować dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy z Bialsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Jest to prawie 60 tysięcy, także niesamowicie ubogaciło nam program dzisiejszy. A dodatkowo też mamy ogrom przyjaciół, my mówimy na nich przyjaciele, ponieważ są to osoby, które wspierają nas w sposób finansowy lub rzeczowy, lub jakiekolwiek wsparcie nam niosą. Jest to też ponad 70 jednostek, firm, osób fizycznych. Także naprawdę możemy liczyć na ogromną sympatię całej społeczności Konstantynowa i okolic. A skąd w ogóle pomysł na taki temat imprezy? Chcieliśmy w tym roku zrobić trochę taką nietypową imprezę i troszeczkę wplątać element edukacyjny. Z tego względu, że zawsze to się odbywały Dni Konstantynowa po prostu, a w tym roku te Kozielrady to jest ta nazwa nasza, która została zapomniana przez ogromną część mieszkańców naszych, i to jest powrót do naszych korzeni, bo my dawniej nazywaliśmy się Kozierady. A Bal Szlachecki z tego względu, że znajdujemy się w parku, gdzie jest pałac, nasza chluba tutejsza, no i chcieliśmy nawiązać do hrabiego, który tutaj mieszkał i którego większość z nas nie pamięta osobiście oczywiście, ale z opowieści dziadków czy rodziców. I z tego względu powstał Bal Szlachecki w Kozieradach. Pani dyrektor, przegląda się przepięknie. Tak, dziękuję bardzo, starałam się, no nie mogłam wystąpić normalnie, jak szlachta to szlachta. Co prawda nie jestem szlachcianką, ale cieszę się, że chociaż raz mogłam nałożyć taki strój. No nigdy nie wiadomo. A strój też bardzo dziękuję, bo został wypożyczony z Białej Podlaskiej z Goku. Także serdecznie dziękuję koleżance, która uratowała naszą imprezę. Drodzy księża, szanowni państwo, członkowie zespołów artystycznych, szanowni goście, mieszkańcy gminy Konstantynów. Spotykamy się w pięknej scenerii Parku Platerów, aby tradycyjnie jak co roku przeżyć dzisiejsze popołudnie i wieczór. Tutaj zawsze w każde wakacje przyjeżdżałem do Zakalinek, do dziadka. Pan wójt powiedział bardzo dużo ciepłych i miłych słów pod moim adresem również, dlatego chciałbym powiedzieć: panie wójcie, bez pana inicjatywy, bez inicjatywy radnych, bez inicjatywy mieszkańców te projekty by nie wyszły, po prostu. Żeby za czymś lobbować, trzeba mieć coś w ręku, co wy składacie. A mogę powiedzieć, że jeszcze nigdy w historii samorządu Konstantynowa Konstantynów nie miał takich środków na rozwój. Bal Szlachecki w Kozieradach to kolejny rys historii, to kolejny akcent, podczas którego wszyscy możemy się bawić i świetnie spędzać to niedzielne popołudnie. Mając tutaj po lewej i po prawej stronie liczne atrakcje, stoiska, pozdrawiam serdecznie wszystkich wystawców, tych wszystkich, którzy to piękne wydarzenie przygotowali. Życząc państwu miłego popołudnia, wspaniałej niedzieli, dobrej zabawy. No i oczywiście udanych tych później koncertów, które będą miały tutaj miejsce. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Chciałem tak od serca podziękować i pogratulować państwu tego, co dzisiaj się tutaj dzieje, na ręce pana wójta i wszystkich tych ludzi, którzy zaangażowani byli w to wydarzenie. W lokalnej grupie działania również. Myślę, że tego typu uroczystości są tym elementem w naszym krajobrazie, naszej ojczyzny, który powinien przede wszystkim integrować, łączyć i doprowadzać do dialogu Polaków na gruncie prawd historycznych, na gruncie wydarzeń, faktów, które tutaj dzisiaj kolega Tadeusz przedstawił. Myślę, że to jest również historyczne wydarzenie, ten dzisiejszy dzień. Chciałbym wszystkim naszym przyjaciołom, bo Konstantynów, gmina Konstantynów ma bardzo wiele osób
zaprzyjaźnionych, podziękować za wsparcie, za różnego rodzaju formy pomocy, którą czujemy i którą otrzymujemy od Państwa. Również mieszkańcom pogratulować tych wspaniałych inicjatyw na przestrzeni lat, że nasz Konstantynów, nasza gmina, chociaż niewielka, ale jest piękna, wspaniale zorganizowana i mieszkają tu wspaniali mieszkańcy. Brawo! Ruszaj z nami tam, sia, la, 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 la. Nie podpieraj ściany, oh, ha, ha, ha. Zatacz się kochany, a, la, la. Ciepły wieczór mamy, zabawa mi trwa. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Dzisiaj razem z nami przed sceną i życzymy Wam doskonałej zabawy. Myślę, że piosenka, którą teraz dla Was zagramy, jest Wam doskonale znana, dlatego liczę na to, że głośno zaśpiewacie ją razem z nami. Jaki to tytuł? Zgadnijcie sami. Narcyz się nazywa. Jedziemy! Konstantynów! To ja.